Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Ostatnio rozmawialiśmy, że zdobyłeś tylko jeden punkt, teraz tych punktów jest już ciut więcej. Chyba to taki pozytywny krok w dobrą stronę. No, na pewno pozytywny akcent na koniec tego turnieju, że udało się znowu zdobyć punkty, czyli wychodzi na to, że punkty w Innsbrucku to nie był przypadek i szczególnie tu na tej skoczni, za którą nie przepadam, w ciężkich warunkach udało mi się skoczyć na tyle dobrze, żeby awansować i na pewno nie są takie punkty, które by mnie zadawalały, ciężkie słowo. No, na pewno liczę na lepsze punkty, ale myślę, że to jest taka podstawa do takiego dobrego skakania, że trzeba zacząć od tych jednego punktu, później paru punktów, które można robić, później kilkanaście punktów. A jak dzisiaj było z tym najazdem, bo narzekałeś na tą pozycję dojazdową? No, z najazdem było ciężko, no, w pierwszym skoku przede wszystkim, kiedy jeszcze nie było naciętych torów, trochę woda wychodziła w torach i naprawdę ciężko było dojechać. A drugi, trzeci skok, czyli pierwsza seria konkursowa i druga, było już znacznie lepiej, ale czuło się jeszcze taką niepewność na rozbiegu, że tak miejscami troszkę zwalniało, miejscami przyspieszało i nie mogło się być do końca pewnym, że do progu będzie cały czas coraz szybciej. I to była taka niepewność, trzeba było trochę takiej rezerwy zachować. Żałowałeś, że te kwalifikacje odwołali, czy raczej nie? Znaczy, no oczywiście, że nie, bo gdyby dociągnęli, mógłbym się nie dostać, chociaż patrząc na to, co się działo, czyli na te prędkości już poniżej 9 km na godzinę i skoki po 60 metrów, to raczej bym się dostał. I no, myślę, że byłoby podobnie. No, dostałbym się do 50 być może i byłaby pierwsza seria w takich samych warunkach i myślę, że wyszłoby na to samo, bo nie robiliby systemu KO, więc no, i tak skoczyłem i tak. No, to mogą się powiedzieć ci, którzy nie skoczyli, nie mieli tego skoku próbnego, że im było żal. A dla mnie to w sumie było po skoku, to wszystko było już pozamiatane. Teraz przed Wami trochę przerwy, trochę treningów na spokojnie. To dobrze? Czy cieszysz się, że będą spokojne treningi, czy wolałbyś dalej startować? To bardzo dobrze, że będą treningi. Poskaczemy w Wiśle 2 dni. Będzie okazja, żeby popracować nad dojazdem, nad innymi rzeczami i trochę ustabilizować to dobre skakanie. I przed mamutem się dobrze przygotować. Ta przerwa jest potrzebna po turnieju, żeby odpocząć i trochę potrenować. Dzięki, no i życzę odpoczynku troszkę od startu. Dziękuję i nawzajem.